Witam was bardzo serdecznie z tej strony Salat Kutwa. Dzisiaj zagramy sobie w Call of Duty Black Ops 2. Będzie to odcinek z multiplayera. Także... iście hardkorowy. No i dobra. Wybieramy sobie naszą broń. Tutaj próbowałem strzelać z tamtego, nie szło zupełnie, może ta broń okaże się mu lepsza. Troszeczkę już tutaj pograłem sobie i powiem wam, że ciężko idzie. Znaczy, pierwsze mecze były bardzo dobre w moim wykonaniu, następne były strasznie słabe. Nie wiem, mam tutaj jakieś problemy z ogarnięciem tych map. Oczywiście nie chciałem grać nie znając mapy, dlatego też pograłem troszeczkę wcześniej. Znaczy, grać, ale nagrywać. Dobra, jest kill. Aj, uciekł od mojego granatu. To rzucanie granatu było beznadziejne, ale... wiecie co? Jedna rzecz w tej grze jest świetna. Odgłosy wybuchów. To jest po prostu poezja sama w sobie. Posłuchajcie sami. Kurde no, gówno. No ale nie uważacie, że są potężne, naprawdę bardzo fajnie się tego słucha na głośnikach, niestety teraz gram na słuchawkach. Chyba z wiadomych przyczyn, nie chcę, żeby był przegłos. Ale naprawdę, gra jest moim zdaniem pod tym względem przynajmniej bardzo dopieszczona, wizualnym i dźwiękowym. Nie wiem, czy udało mi się ten granat tam dorzucić, jeżeli tak, to prawdopodobnie zabiję tego snajpera. O, widzę, że to moi teraz tu się kampią. Masowo. W poprzednim meczu to właśnie przeciwnicy tam siedzieli. Nie chcieli za wszelką cenę. O kurde. Gówno głupie. Nie dało się ruszyć, nie wiem czemu zupełnie. Jeszcze tych granatów tutaj nie ogarnąłem, jakie są. No ta giwerka na pewno lepsza. Od tej, którą poszukiwałem się ostatnim razem grając. Powiem wam, że jest dosyć sporo broni teraz w przeciwieństwie do Black Opsa jedynki. Nie ma możliwości kupowania, ale tak jakby są właśnie możliwości odblokowywania broni. Dostaje się takie jakby... nie wiem nawet jak to nazwać. Po prostu żetony chyba. Stąd staje się żetony. Właśnie dzięki nim możemy odblokowywać nowe bronie. No i właśnie jedną z najgorszych rzeczy w tej grze jest to, że po prostu ludzie respią się na plecach, ale gdyby nie to, naprawdę byłaby to świetna gra. Może nie tyle, że byłaby to świetna. Myślę, że jest to mimo wszystko świetna gra, ale byłaby dużo przyjemniejsza, bo tak trochę denerwujące, że giniemy właściwie. No i brakuje tych szybkich przeładowań na pewno. Dobra. Pora tutaj kogoś zabić, lecimy po pętę, zabijemy przynajmniej 5 osób, myślę. Jak nie milion. O, tutaj gra już zaraz się kończy, widzę, że nasza drużyna zdecydowanie wygrywa. Niestety nie dzięki mojej pomocy. Ale się skampili. Frajerzy. UAV. O. Idą. Kurde, te granaty jakieś takie. Trzeba je strasznie długo trzymać, myślę, żeby one szybko wybuchały, bo bez tego będzie bardzo ciężko kogoś zabić.
Oj, chciałem tutaj już z noża podbiegać do typu, ale nie udało się niestety. Lipa. No dobra, go, 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 go. Friendly hunter killer drone deployed. Ta giwerka nie jest najmocniejsza. Ale na pewno mocniejsza od mojej poprzedniej, także już może przy niej zostanę. Kurde, zwaliłem sprawę, naprawdę. Nie, jeszcze się tak nie wczułem dobrze w tą broń, ani w tą grę. Także musicie mi dać troszeczkę czasu. Także następne gameplaye będą lepsze. No nie, kamperstwo. Głupie kamperstwo. Ja tu muszę przyjąć inną, bardziej stabilną pozycję przy komputerze, bo taka jest średnia. No, jeszcze dwa fragi. Może uda mi się last fraga zdobyć, może się uda. No niestety, nie dzisiaj. No dobra, także zaraz pokażę wam jeszcze jeden filmik z tej gry. Więc zaraz wracam. No i dobra, wracam. Wybieram swoją superklasę bajeranską. Udało mi się ostatnio odblokować właśnie tutaj celownik. To dzięki temu myślę, że będzie troszeczkę łatwiej. Tutaj właśnie fajne jest to, że możemy po dwa dodatki do każdej broni. Aj, to już było bez szans dla mnie. Właśnie tutaj bardzo by się przydał ten szybki magazynek, bo to jest zdecydowana przewaga. Tej mapy zupełnie nie znam jeszcze. Mam nadzieję, że zaraz się to zmieni. Albo że nie będzie miało to aż tak wielkiego wpływu. Kurde, to była głowa, w sensie zgłosiłem. Nie, to niemożliwe, koleś się nie rusza, nie strzela do mnie. To nie może być przeciwnik. A tu jednak się okazało co innego. Kurde. Lipa. Let's go, let's go! No, trafiłem, ale nie zabiłem. To trochę lipa. Ale dobra, jest asysta, to nie jest aż tak źle. Nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej, pamiętajcie. Boże, w ogóle tego typa nie widziałem przez ten krzyżyk, nie wiem co to. Czy tam przez tą czaszkę trupią chyba. No właśnie, straciliśmy przewagę. UAV inbound. Zobaczmy naszą poboczną broń, może uda nam się. Nie, chyba nie. No i znowu tam. Nic tam nie widać, ja tam nic na przykład nie widzę, nie? W ogóle nie widziałem typa, że on tam stoi. To nie jest jakieś. No nie, na pewno można się do tego przyzwyczaić. Pewnie po pewnym czasie już. Będzie się to zauważyć, ale na chwilę obecną jest ciężko. No kurwa. Wkurzyli mnie, naprawdę tutaj potężnie wręcz. Hunter killer drone deployed. No i frajer, gówniany. No nie. No nie, tak nie będzie. Salat mówi nie. No jeszcze jakie plecy perfidne zrobili, no to... Właśnie o tym mówię, no tutaj rozpisz się na pleca wrogach i co masz tutaj zrobić? No już gówno dupa, nie? Nie ugrasz. Friendly care package inbound.
Aha. Friendly UAV inbound. Mam tak słabe staty, że już mi się odechciewa grać. No, skąd oni się wzięli? No, pytam się, skąd oni się tam wzięli, nie? To jest takie moje zapytanie małe. Bo ja nie wiem. Bo ja nie znaju. Te powolne magazynki są bardzo wkurzające. Ile razy już bym zabił kogoś, gdyby tylko było tutaj szybkie przeładowywanie. A jeszcze tego perka nie mam odblokowanego. Nie wiem, czy taki perk w ogóle jest. Frajerstwo. Zaraz ich dorwę. Dobra, mściciel, kurwa. Full auto, bijacz. Trzeba mieć gdzieś, kurde, oczy dookoła głowy, bo inaczej to... No i świetnie. Inaczej tutaj gówno zrobisz, nie? Tak zauważyłem. Wczułem się strasznie w tą grę, ona jest taka fajna. Ja nie mogę sobie z nią poradzić. No chciałem tu go pociągnąć już z noża, no. Kurde, musieli mnie ukraść. Dobra, tu czysto, no to dobrze, no to chodź. Co ty chcesz, pokampić? No już... Hitbox był na głowie, moim zdaniem, nie? Hostile UAV above. O lol. No dobra, tutaj... Nie wiem, postaram się jeszcze jeden meczik wrzucić, także do zobaczenia tutaj. Mam nadzieję, że chociaż większość jego jeszcze wrzucę. Cześć. No i dobra, tak jak mówiłem, tutaj dorzucę jeszcze jedną mapkę. Jest to mapka Ride, Hollywood Hills, USA. Deathmatch drużynowy. No i dobra. Ja tutaj wybieram swoją klasę, super pro-kozacką wręcz. Podobno mam szybsze wybieranie broni. Nie zauważyłem jakoś tej różnicy. Ma być szybkie, ale jest jakieś takie. No i niestety. Tutaj nie poszło to po mojej myśli. Zauważyłem, że właśnie te szybkie przeładowania itp. Będę miał dostępne z następnym poziomem, ale chyba nie uda mi się tego zrobić, tego wbić tak szybko wcale. No i kurwa, no właśnie też. Te szybkie przeładowanie tutaj dałoby tak dużo. To jest moim zdaniem podstawa w tej grze w ogóle. I w grach tego typu, nie? Żeby szybko przeładować. Można było więcej pocisków wyprowadzić przeciwnika. Ewentualnie mieć lepszą broń, która by... To trochę... Nam... No jakiś bigos, lol. Zabiliśmy bigos. Powiem wam, że wiem przynajmniej w co będę teraz grać. The fuck? No okej, no skoro nastąpiło rozłączenie, no trudno, muszę się tutaj z wami pożegnać.
Widocznie coś się stało, może gra nie będzie działać, także do zobaczenia na razie, cześć PCO!